Witam. Dzisiaj podejmę się analizy mojego ulubionego antagonisty z serii Naruto oraz jednego z ulubionych ogólnie, a będzie to Pain. Tak jak zazwyczaj to robię przy analizach, zacznę od przeszłości Nagato, gdyż uważam, iż wtedy najłatwiej będzie można zrozumieć tą postać. Wioska Nagato była polem bitwy dla innych państw. Wychował się przez to w naprawdę trudnych warunkach, gdzie jego życie było ciągle podszyte strachem, a jego rodzina, aby przeżyć, musiała zawsze obracać się przez ramię. Nie byli zdolni zaświadczyć spokoju, gdyż nigdy nie było wiadomo, czy i kiedy nadejdzie wróg. To widmo niebezpieczeństwa nieustannie nad nimi wisiało, przez co musieli być w stanie ciągłego napięcia, być stale czujni, co na pewno potrafi wyczerpać człowieka, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Natomiast dalsze losy tej postaci były tylko jeszcze bardziej mroczne oraz okrutne, gdyż jego rodzice zostali przez przypadek zabici przez Shinobi z Konohy, co spowodowało, iż po raz pierwszy coś w nim pękło. Przebudził Rinnegana, którego w sekrecie umieścił w nim Madara, po czym udało mu się zabić oprawców. Natomiast natłok emocji, które wtedy czuł, spowodowały, iż początkowo nie pamiętał, że on to zrobił. Mogła być to tak zwana amnezja dysocjacyjna, czyli częściowa lub całkowita utrata pamięci z ostatnich wydarzeń, spowodowana silnym urazem psychicznym, a takie zdarzenie o charakterze traumatycznym, jak śmierć rodziców oraz ten późniejszy atak szału oraz zabicie odpowiedzialnych za tą śmierć rodziców, mogło właśnie spowodować ten uraz psychiczny, o którym mówiłem. Mówiąc bardziej przystępnie, te silne emocje, których doświadczył, mogły sprawić, iż chwilowo wyparł tą nieprzychylną dla niego rzeczywistość. Mógł to być nieświadomy mechanizm obronny. W opisie umieszczę link, jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Następnie po raz kolejny musiał się mierzyć z trudami życia, poradzić sobie sam w tak okrutnym miejscu, opanowanym przez wojnę, gdzie na pewno dziecko nie miało lekko. Poznał on później Konan i Yahiko, co na pewno było ważnym wydarzeniem w jego życiu. Gdy Jiraiya zdecydował się nimi zaopiekować, wreszcie mogliśmy zobaczyć, iż uśmiech zagościł na jego twarzy. Można powiedzieć, iż te przyjemne momenty pozwoliły mu chociaż na chwilę zapomnieć o tej nieprzychylnej przeszłości. Założyli oni Akatsuki, a ich poglądom przyświecały nauki mistrza. Chcieli zadbać o pokój, nie uciekając się do przemocy. Natomiast ich idealistyczne poglądy szybko zostały skonfrontowane z tą jakże mroczną i okrutną rzeczywistością, ze światem, który nie bierze jeńców. A to wszystko stało się, gdy Konan została pojmana, a jedynym dla niej ratunkiem miało być to, iż Yahiko zostanie zabity. Nagato był rozbity, nie potrafił podjąć decyzji, natomiast wtedy Yahiko wbiegł na wyciągnięte ostrze, poświęcając się dla swoich przyjaciół. Był to kolejny, drugi punkt kulminacyjny w jego życiu. Jak już wspomniałem, jego dotychczasowy światopogląd został doszczętnie zniszczony. Uznał, iż na tym świecie nie ma miejsca na piękne i idealistyczne poglądy względem pokoju. Wtedy właśnie narodził się Pain, a to, co przeszedł, było kamieniem węgielnym dla początku jego filozofii o bezkresnej spirali nienawiści i współdzielenia bólu. Natomiast o tym opowiem trochę później. Teraz trochę to podsumuję. Życie w ciągłym strachu, gdzie nie ma chwili na wytchnienie, gdzie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem, na pewno wywarło to na niego duży wpływ. Tak samo śmierć rodziców, która rzecz jasna utkwiła niezwykle głęboko w jego psychice, odcisnęło to na nim swoje piętno. Później, gdy już choć na chwilę znalazł swoje miejsce na świecie, światło, które prowadziło go ku lepszej przyszłości, otrzymał od życia kolejny cios. Został brutalnie obudzony z tego snu i znów musiał mierzyć się z tą okrutną rzeczywistością, czyli śmiercią Yahiko. Wojny, strach, przemoc czy śmierć bliskich osób. Te czynniki potrafią mieć destrukcyjny wpływ na ludzką psychikę. Te drastyczne obrazy mogą spowodować zwątpienie w dawne ideały i wartości. Może wystąpić pewnego rodzaju wypłukanie z emocji. Ciężko tą osobę poruszyć, wywołać jakieś emocje. Ujawić się może utrata wiary w świat i człowieka. Opisując to, bardziej koncentrowałem się na ofiarach wojny. Nawet nie myślałem o Nagato. Natomiast trzeba przyznać, że to, co wymieniłem, dość mocno pokrywa się z tym, co przeszedł. Pain nawet się nie zawahał przed zabójstwem swojego dawnego mistrza, co również mocno ukazuje, jak drastycznie się zmienił. Podczas walki Paina z Naruto przedstawiona została jego wizja świata. Chciał on wykorzystać ogniste bestie, aby stworzyć broń zdolną zniszczyć nie tylko daną wioskę, ale i całe państwo. Można dostrzec tutaj odniesienie do prawdziwego świata, a mianowicie bomby atomowej, która mogła być inspiracją dla Kishimoto w tym przypadku. Natomiast aby już za bardzo nie odchodzić od tematu, nie będę tej kwestii dogłębnie analizował. Chciałem tylko zwrócić na to waszą uwagę. Pain
twierdził, że nie pojmie istoty pokoju, ten, który nigdy nie zeznał cierpienia. Można powiedzieć, iż nie będzie w stanie go docenić, tak jak osoba, która przeżyła na przykład wojnę. Parafrazując do Flamingo z One Piece'a, ludzie, którzy nie znają pokoju oraz ci, którzy nie znają wojny, mają kompletnie różne systemy wartości. Pain również zwrócił uwagę na samonapędzającą się spiralę nienawiści. Mówił, iż świat Shinobi zatracił się w bezkresie nienawiści oraz należy uzmysłowić ludziom, że są niezdolni do zrozumienia bliźniego czy niezdolni do empatii. Chciał, aby ludzie zasmakowali prawdziwego strachu, a ten strach powstrzyma ich od dalszej walki. Pain wierzył, że bez doświadczenia bólu i cierpienia ludzie nie będą w stanie się zrozumieć. W świecie tak napędzanym nienawiścią, gdzie nienawiść często jest bardziej naturalną reakcją niż wzajemne zrozumienie, uważał, iż tylko ból i cierpienie mogą być kluczem do wzajemnego zrozumienia. Natomiast jak sam przyznał podczas rozmowy z Naruto, nawet jeśli doświadczy się cierpienia i ty zrozumiesz drugiego człowieka, nie ma żadnej gwarancji, iż on również zrozumie ciebie. Dzięki poznaniu jego historii i zrozumienia jego filozofii, potrafimy się w pewnym stopniu utożsamić z tą postacią, gdyż tak wiele z tego, co mówi, jest smutną i mroczną prawdą o ludzkości, jak eskalująca nienawiść, która potrafi zaślepić człowieka. Również Naruto to zrozumiał, jak wiele prawdy jest w tych słowach oraz w jakich ciemnych barwach ukazywana jest nasza przyszłość. Można powiedzieć, iż Pain był ofiarą tych niestabilnych i krwawych czasów, wszechogarniającej nienawiści. To wojna, ból i cierpienie stworzyły Paina. W jego zachowaniu można dostrzec postępowanie w myśl hasła, iż to cel uświęca środki. Jest to słynna maksyma, której autorem jest Niccolo Machiavelli. Natomiast oznacza bezwzględne postępowanie i wykorzystanie wszelkich dostępnych środków, jak przemoc, okrucieństwo czy strach lub innych, aby osiągnąć swój cel. W myśl zasady, iż to cel uświęca środki. Pain chciał wykorzystać broń zdolną do zniszczenia całego państwa, aby dzięki niej uzyskać pokój, więc uważam, iż przedstawione wcześniej hasło wyjątkowo do niego pasuje. Pomiędzy Naruto oraz Nagato możemy dostrzec szereg podobieństw, jak chociażby wychowanie się bez rodziców, to, że Jiraiya był ich mistrzem. Również Nagato wcześniej miał podobną wizję świata do Naruto. Obaj mieli okazję doświadczyć bólu i cierpienia. Nagato był również potomkiem klanu Uzumaki, natomiast później Nagato stał się Painem. Mogliśmy zobaczyć, iż zarówno Naruto, jak i Pain obaj chcieli osiągnąć ten sam cel. Pokój na świecie, ale skrajnie różnymi środkami. Początkowo Naruto, można powiedzieć, iż nawet zwątpił w jakimś stopniu w swoje ideały. Po tym, gdy Pain przedstawił mu swoją wizję świata. Trzeba przyznać, że Pain jest tak dobrym antagonistą, między innymi dlatego, iż, jak to zazwyczaj bywa, jego filozofia była kompletnie różna od Naruto. Natomiast niosła za sobą tak silne przesłanie, zadawała tak wiele pytań na temat ludzi oraz dawała do myślenia. Również tak jak wspomniałem wcześniej, nawet Naruto chwilowo w siebie zwątpił. Przejdę teraz do ich bezpośredniego spotkania. Gdy Naruto wysłuchał już opowieści o przeszłości Nagato, dalej nie potrafił mu wybaczyć. Dalej go nienawidził, natomiast stwierdził, że go nie zabije, ponieważ wierzył w słowa swojego mistrza. Wierzył w jego marzenie, że nadejdzie dzień, iż ludzie wzajemnie się zrozumieją. Jeśli jego mistrz powierzył mu to marzenie, on nie zdradzi jego zaufania. Uważam, iż te słowa dały lekki impuls i Nagato zorientował się, że istnieje ktoś, kto potrafi zakończyć tą spiralę nienawiści. Ktoś, kogo nie opanowała doszczętnie wizja zemsty. Osoba zdolna się przeciwstawić tej mrocznej wizji świata, pomimo iż straciła tak wiele. Przynajmniej ja w taki sposób interpretuję to chwilowe zbliżenie na Paina i to, jak drgnęła mu powieka, czy w mandze kadr, który nastąpił po tych słowach. Natomiast to dalej było tylko budowanie gruntu. Chociaż może to nadinterpretuję. Później miał miejsce jeden z bardziej wzruszających momentów w tej serii, gdy Naruto zacytował słowa napisane przez Jiraiya, a Nagato przypomniał sobie pochodzenie tych słów. To, że on jest ich autorem oraz to, jakimi wartościami się wtedy kierował. Nie będę streszczał całej tej sceny, chciałem tylko podkreślić, jaki ładunek emocjonalny za sobą niesie. To, czy argumenty Naruto były wystarczająco przekonujące, to już sprawa drugorzędna. Na pewno było to, jak już wspomniałem wcześniej, niezwykle emocjonujące. Szczególnie po uwzględnieniu przeszłości Naruto, która również była trudna, pełna bólu i cierpienia, a mimo to dalej wierzył w ludzi. Historia dzięki tej książce, można powiedzieć, iż zatoczyła koło, gdyż Nagato przypomniał sobie słowa, które wypowiedział lata temu, a one stały się inspiracją do napisania tej książki przez ich mistrza. Uważam, iż końcówka stara się nam przekazać, aby dalej wierzyć w ludzkość, iż są osoby, dzięki którym dalej tli się to światełko nadziei, że istnieje obraz lepszego jutra. Powiedziałbym, że powstała również ku pokrzepieniu serc widzom, po tym emocjonalnym rollercoasterze
gangsterze, który zafundował nam śmierć kilku naprawdę ważnych postaci. Na szczęście skończyło się inaczej i Kakashi powrócił. A Naruto z samotnego dzieciaka, który był wyszydzany i nienawidzony, stał się bohaterem Wioski Liścia. Mieliśmy również okazję zobaczyć po raz kolejny, jak tragedia potrafi jednoczyć ludzi, gdy już po wszystkim wspólnymi siłami mieszkańcy wioski starali się własnymi rękami ją odbudować, prawdopodobnie zacieśniając więzi między sobą jak nigdy dotąd. Mam nadzieję, że materiał się spodobał, a jeśli ktoś nie chce przegapić kolejnych analiz, polecam zasubskrybować kanał. Aby jakoś umilić wam to oczekiwanie na następny film, mogę zaproponować playlistę z moimi wszystkimi dotychczasowymi analizami. Dzięki za wysłuchanie do końca, cześć!